Witamy w kolonii! Witajcie, moi drodzy, bardzo serdecznie w kolejnym materiale ze świata skazańców. Tak wygląda moja postać, jak widzicie mamy poziom 18, ale nam niewiele doświadczenia brakuje do kolejnego levelu, bo między nagrywaniami ja sobie podekspiłem postać na tych orkach, których ostatnio pokonywaliśmy. Tam niewiele ich zostało już w tym mieście, znaczy przed wejściem do dalszej części miasta ich niewiele zostało, tam jeszcze taka brama jest duża, ale... No wiecie, wiecie jak to wygląda. Zresztą pokażę wam w tym materiale, bo tam będziemy też szli. Dodatkowo wszedłem do zatopionej wieży Xardasa i tam też na szkieletach podekspiłem postać, ale tam się potem pojawiają zombie, których pokonać jeszcze nie jestem w stanie, więc dalej już nie zaszedłem. Jestem tutaj w drodze do obozu na bagnie. A czemu pytacie? A bo dziękuję Zdenkowi, bo podpowiedział mi, że warto tutaj się dostać. I tam widzę już, że faktycznie jest jakiś zwój, więc fajnie by było tam wskoczyć. No i teraz tylko jak to zrobić. Wydaje mi się, że najrozsądniejszym pomysłem jest po prostu się rozpędzić i wskoczyć. O, udało się, pięknie udało się. Trochę życia straciłem, proszę bardzo. Sen, szept zawłady, pierścień życia. To można tutaj zdobyć. No i jak to wygląda? Tutaj na pewno jest głośno przy wodospadzie, więc pominę jakieś długie opisywanie. Proszę bardzo, mamy szept zagłady, faktycznie jest za mocny na chwilę moją obecną. Mamy sen! Sen, którego szukałem przez bardzo dużo odcinków. No, okazuje się, że jest tutaj. No i mamy jeszcze pierścień życia, moi drodzy. No to cóż, ja robię krótkie cięcie, no i widzimy się w następnym miejscu, w którym będziemy mogli pogadać, pomijając ten szept wodospadu spływającej wody. No i moi drodzy, jestem na terenach orków, uzupełniłem sobie tutaj zdrowie, już wam pokażę, gdzie ja jestem. To jest droga do Xardasa prowadząca, no i mamy tutaj stary topór bojowy, mamy wyciąg uzdrawiający, no i bardzo mnie interesuje ten topór bojowy, bo widzę, że jest lepszy od tego, co ja aktualnie posiadam, więc super sprawa. Druga kwestia, no to wiem, że tutaj będą potwory do pokonania, no i warto by było już ten młot orków założyć, no bo w sumie ten potworek, który jest tutaj, jest potworkiem, którego ja bardzo chętnie mogę pokonać właśnie młotkiem. Kamienny golem nie stanowi dla mnie jakiejś przeszkody, mimo że ma aż 600 expa, ale bardzo dobrze na niego sprawdza się właśnie ta broń. Pamiętam, że tutaj była ta zagadka trzech golemów, więc warto by było rozwiązać tą sprawę. Dodatkowo jeszcze chciałem wam pokazać, że mam te księgi, które ostatnio zdobyłem. Jest to Arkanum Żywiołów. Proszę bardzo, tego chyba nie czytaliśmy. Wiem, że to była chyba jeszcze też Tajniki Magii. Wydaje mi się, że kilka książek nie czytaliśmy, więc bym przeczytał razem z wami. Proszę bardzo, Dar od Bogów. Krwiopijcy czytaliśmy. Tutaj tej wiadomości nie czytaliśmy. Okej. Orkowe tereny, proszę bardzo. Na pewno jeszcze prawdziwej mocy nie czytaliśmy. Przepisy chyba wszystkie czytaliśmy. Bitwa o Warant, tego nie czytaliśmy, więc teraz wam też pokażę. Dobra, kolejnym golemem zajmiemy się inaczej. Przede wszystkim zamieńmy ten miecz na coś innego. No i tutaj jeszcze w magicznych rzeczach kulę ognia sobie odpalmy, bo czemu by nie? Kula ognia jest świetnym sposobem na to, by ten lodowy golem no opuścił ten świat. No i proszę bardzo, wskoczyło, dzięki stary. No i jeśli chodzi o golemy, no to by było na tyle, no bo niestety nikt ze mną inny nie handluje, nikt, totalnie po prostu nikt, więc to jest słabe, że nikt nie chce handlować. Mamy serce kamiennego golema i serce lodowego golema, ale ogniowego golema nie pokonamy, bo nie mamy czym go ogarnąć, więc to jest przykła sprawa. Mam całkiem niezły toporek, więc może by zrobić z niego użytek, tylko bym grę save'nął. Moi drodzy, save zrobiony, więc można spróbować. Tutaj są brzytwy i kwestia tego, czy ja jestem w ogóle w stanie jakąś taką brzytwę pokonać. Okej, w
sprzyjających warunkach jestem, ale to będzie długotrwałe, więc może wam tego na nagraniu nie pokażę. Natomiast ja teraz polecę dookoła, bo tutaj trochę tych brzytw jest. W ogóle, co to jest za jaskinia? Co to jest za jaskinia? Co tutaj jest? Tutaj coś, czarne ziele, jagody, piekielnik. Okej, zbierajmy. Żyła rudy. Drzwi, których nie otworzę. No nic więcej tutaj nie ma. Nic więcej tutaj nie ma, więc ja robię szybko przebieżkę dookoła. No bo bądźmy szczerzy, ogniowego golema nie pokona, bo nie mam czym. Brzytwy są do zrobienia, ale może najpierw miasto orków spróbować? No chodźmy, zobaczymy. Ach, miasto orków. Trochę takie opustoszałe się zrobiło, no bo w sumie faktycznie jest opustoszałe. No bo większość orków zginęła, ale nie wszystkie. Ostał się jeden. Tylko tak jak mówiłem, to jest tak naprawdę przedsionek miasta orków, więc no, co mam powiedzieć wam. Większość orków jeszcze żyje. Tak jest, udało się skubańca załatwić. Nie wiem, czy ta broń, którą aktualnie tu posiadam, jest tak dużo lepsza od tej, którą miałem. Znaczy na pewno zadaje faktycznie większe obrażenia, ale może jakoś dużo, dużo lepsza nie jest. Widzę, że tutaj nic ciekawego nie ma. Natomiast to, co ciekawe, może być tutaj. No bo tutaj teoretycznie za tym... O, proszę bardzo, można wejść inaczej, nie? Proszę bardzo, ilu orków? Ej, bez i. Tak jest. Jakbyś mógł wskoczyć tutaj i przejść w górę. Czemu to robię, myślicie? Mam swoje powody. Jak wiedzieliście, orkowie są do pokonania, jednak są dosyć trudni. A kwestia tego, że jak ja chcę ich pokonać, no to muszę to zrobić sposobem, więc... A sposób mam taki, żebym chciał tutaj wskoczyć. Wejdziesz? Bezi, no. Wiem, że potrafisz. O! W las nasz chłopak. No i teraz ja bym sobie save'a zrobił. No i skoro kupiłem tyle bełtów, no to może do czegoś by mi były potrzebne. O właśnie. Na przykład do tego. I teraz podejść tylko na skraj. Nie, namierzać tych tu. Okej. No i proszę bardzo, jak można ich trafiać? To można! Why not? Okej. O, tutaj jest ork. Ten czeka grzecznie na swoją kolej. No i właśnie takich orków lubię. Wystawionych po prostu na strzały. Tak jest. Kolejny ork. Kolejny. I kolejny. Bardzo łatwo będzie je wybijać tutaj. Dobre miejsce, tylko pamiętać trzeba, że tych bełtów to mamy dosyć ograniczoną ilość, więc trzeba uważać. Tamtych wywabiałem, ale tych wywabiać nie będę, bo musiałbym otworzyć tutaj całą tą moją machinerię drzwiową, więc w ten sposób nie robię. Okej. Dobra. Stój! Tak jest. Stój i się nie ruszaj. Daj się tutaj zabij. Okej, okay, dobra, ty. Okej. Okay. Celuj dobrze, bezimienny. O, dziękuję bardzo za współpracę. Miło się z panem robi interesy. Który tutaj jeszcze taki jakiś cwaniak? O, ten jeden. Dobra. Ładnie stoi, naprawdę ładnie. Trup ścielić się będzie gęsto. Okej, okay, trafiony jakiś. Musi stanąć, wiesz? Bo tak to nie ma sensu. Okej. Okay. Pięknie ta walka wygląda. Dobra. Dobry ork. To martwy ork. Dobra, zmieniamy. Zmieniamy, bo tamten za bardzo pod bramę podszedł. Więc jest trudniej. Ale kolejny jest nieżywy. I jeszcze jeden. No. O. Weź stań. Dobra, kolejny. Dobra. I siadło. Stój. Tak jest, grzeczny.
Grzeczny zielonoskóry, grzeczny. Proszę bardzo, no i tak mniej więcej będzie wyglądało wybijanie tego miasta orków. Jak tylko się... O. Jak tylko się uda ich tutaj przyblokować, no to idzie ich łatwo wybijać. Czy ja wam będę to pokazywał? Mogę wam to pokazywać. Natomiast tak samo jak brzytwy, to chwilę trwa. Więc pewnie... Wszystkich... O, tutaj jeszcze jeden. Pewnie wiecie, wybiję tych wszystkich, których mogę wybić. Tak. Takim sposobem, albo schodząc na raz, no bo tutaj jak sobie przeczyszczę przed pole, to potem będzie mi łatwiej wybijać kolejnych, nie? Dawaj. Tutaj już chyba żadnego nie ma. Są tam, ale tam jest dwóch, no i będzie ich łatwiej mi tutaj sprowadzać niż całościowo, więc ja, moi drodzy, robię cięcie, połączę się z wami, jak ja już tutaj większość z nich wybiję, trochę może mi zejść, więc... wiecie, pewnie będzie następny dzień, no ale czego się nie robi dla expa. No i jestem, moi drodzy, z wami ponownie na terytorium orków. Jak widzicie, tutaj już nic nie ma. Wyczyściłem, trochę doświadczenia też zdobyłem. Natomiast wszystkich orków nie udało mi się pokonać. Też pobiegałem i brzytwy postarałem się pokonać. Też nie wszystkie pokonałem, ale większość już jakby wącha kwiatki od spodu. To takie rzeczy pozdobywałem, szału tutaj nie ma. Natomiast biegnę dalej, bo tutaj też są orkowie. No i mam nadzieję, że uda mi się ich z wami pokonać. No bo tak jak powiedziałem, ja na nagraniu pokonuję tylko i wyłącznie tych orków, znaczy poza nagraniem pokonuję tylko tych orków, których na nagraniu mi się udało pokonać. Więc oczywiście muszę najpierw tutaj pokonać chociaż z jednego, żebym potem mógł wam to też zademonstrować. Oj. Tutaj ich dużo przyleciało, ale może uda się, że będzie tylko jeden biegł, no bo zazwyczaj odpuszczają. Dobrze, słucham panów. A może gdzieś tutaj będą biegać i dzięki temu jak będą tutaj biegać, no to ja ich będę cisnął z kuszy, nie? Może nie wpadną na ten genialny pomysł, że można biec. Ej, ziomki. Chodźcie. Strażnik. Tak jest. Tutaj, tutaj i biegnę szybko. Okej, faktycznie nie wpadł na ten pomysł genialny. Dobra, jeden wpadł. Jeden wpadł z nich. Więc trzeba tego jednego, skoro już tutaj jest, to odciągnąć od pozostałych. Chodź. Tak jest. Chodź. Tak jest. Tak jest. Tak jest. O, mamy cię. Mamy orka wiarusa. No, jest pokonany. Jak widzicie, idzie to pokonywać. No i mniej więcej tak wybijałem tych orków. Kwestia tego, żeby wybabić jednego, a potem już niech się dzieje, co chce. Dobra, możemy spróbować kolejnych. Mam nadzieję, że się nie uzdrowili. Strażnik. O, ten dostał. O, i biegnie jeden. To jest dobra wiadomość ogólnie. Ciekawe, czy wpadnie na to, że można. Dobra, może nie wpadnie. Póki nie wpadnie na to, że może to obiec, no to dla mnie spoko. Tak jest. Bo mogę go spokojnie ciąć, zadawać mu obrażenia, a on nawet się do mnie nie zbliży. Mam trochę tych bełtów, więc to jest okej. Natomiast oczywiście, że wolałbym go załatwić po prostu z broni. Też pewnie załatwimy, no bo szkoda mi aż tylu bełtów. Ej, ziomek. Powiem wam, że już dużo ich zmarnowałem na pokonywanie wargów z odległości, no bo jeśli chodzi o wargi, no to to są zwierzęta stadne, no i nie da się za bardzo odciągnąć pojedynczej sztuki, więc tutaj naprawdę trzeba było uważać. Wszystkie inne bestie da się. Tak samo właśnie pokonywałem między innymi brzytwy, tak? No bo można odciągnąć jedną od stada, a w przypadku wargów nie da się. Nie da się, no jednak to są po prostu grupy zwierząt psowe, więc nie da się tego zrobić.
No chodź, jeszcze ze dwa ciosy i już jest po tobie, ziomek. Chodź, chodź, chodź. A może dobra? Może już tutaj nie będę, bo mogę go załatwić, mogę nie załatwić. Szybciej będzie, jak chodź. Dziękuję panu. Ależ tutaj mi zabił trochę zdrowia. Dobra, teraz kolejnego trzeba będzie. No i chodźmy. Spróbujmy jeszcze z jednego wyciągnąć. Ich tutaj niedużo zostało, co w sumie jest spoko opcją, no bo potem mogę spróbować magów zabijać. Kruszak, Korga, Nork. Korga, Nork, tak jest, chodź. Kruszak, Kruszak. Kruszak to śniący chyba w ich dialekcie, więc to nie ja, ja jestem Mora. Chodź, stary. Ork strażnik. Trafiony. O, jest. Dobrze stanąłeś, chyba dobrze. Okej, okay, muszę cię ładnie namierzyć, dokładnie. Dokładnie. Ej. Bo marnuję trochę tych bełtów. Ale, no, i potwierdzenie to jest dokładnie potwierdzenie teorii, że to jednak są głupie stworzenia. Może i zbudowali świątynię, ale nie wiedzą, żeby wbiec do bezimiennego bohatera, to wystarczy pobiec tędy podestem w górę, no i można mnie załatwić. No nie, nie wpadli na to. Dla mnie to jest dobra informacja, no bo ja ich mogę cisnąć, nie? A oni, no cóż, właśnie zaliczają zgona. Bywaj tak. Bywa i tak, znaczy mnie to bardzo cieszy, ale no cóż, ork w dobrej sytuacji nie jest. No i został jeszcze jeden, do którego zastosuję dokładnie taką samą taktykę. Esencja uzdrawiająca, zaraz sobie chyba łykniemy. Kruszak, chodź. Kruszak. A, może oni mówią zaśniącego, chyba tak, ja to już rozkminiałem w którymś odcinku, że oni mówią po prostu zaśniącego, tak jak w starym obozie mówią za Gomeza, tak tutaj mówią zaśniącego. Tak jest. Stój. Dziękuję. Pięknie. No, Bezi, dawaj. Tak jest. No pięknie, no nie ogarnia, że może wbiec w ogóle. No tamci też nie ogarniali, że po taranie mogą wbiec. Zresztą jak ktoś ogląda u mnie modyfikację Boomshack, no to da się po taranie wbiec ogólnie orkiem. Da się, więc no cóż, no byli na tyle inteligentni, że nawet nie spróbowali chyba. No bywa tak. Natomiast i tak w sumie zamek w Górniczej Dolinie padł ostatecznie. Jak nie wiecie jak, no to wystarczy obejrzeć Boomshacka. No i tam jest dokładnie pokazane, jak to się stało, że no, zamek w Górniczej Dolinie padł. No, jest jeszcze druga wersja alternatywna, w której to bezimienny oczywiście wpuszcza tych wszystkich do zamku. No i potem wybija też w sumie i orków, i ludzi, bo czemu by nie? Znaczy ludzi bije najpierw, bo w Gothicu 2 nie ma podwójnego expa. Zresztą w tej modyfikacji też nie ma podwójnego expa, jakby się ktoś zastanawiał, czemu mam mniej punktów doświadczenia, a mógłbym mieć teoretycznie więcej. No to chodzi o to, że nie ma podwójnego expa, więc jak kogoś załatwię też z łuku po tym, jak go pokonałem bronią, nie dostaję w ogóle expa, więc jest tylko jeden exp za zabitą postać. Albo pobi... Moi drodzy, spotkałem inteligentniejszych orków, niż mi się wydawało, bo ogarniają. Przynajmniej ogarnia ten. Dobra. Szybko, 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 szybko. Chodźmy, chodźmy, bo on biegnie tutaj. Widzicie? Jeden plus, że ja mam naprawdę broń, która ma duży zasięg. Ale i tak... Tak jest. A!
ale mocno bije, naprawdę mocno bije. Widzieliście? Widzieliście. Bije niesamowicie potężnie, ale jest okej, przeżyliśmy. Ja bym chciał dzisiaj wyczyścić tereny orków. To jest plan na dzisiejszy materiał. Wydaje mi się, że więcej nam się nie uda, no ale w przyszłym materiale... No i jeszcze może cieniostwora bym pobił. No ale w przyszłym materiale już zajmiemy się czyszczeniem obozów, no bo są bestie, którym i tak nie zadaje żadnych obrażeń. No i taką bestią na przykład jest błotny wąż. Błotnemu wężowi w ogóle nie zadaje obrażeń. No więc wiecie, chyba zostanie na kolejny rozdział, bo mogę jeszcze spróbować ewentualnie jakimś, nie wiem, deszczem ognia czy coś. Przyblokował się? O, przyblokował się. No to mogę go tak pociąć. Mogę na przykład właśnie spróbować deszczem ognia zadawać jakieś obrażenia. To zawsze będzie jakiś pomysł. Ej. Dobra, może bliżej, o. Bo to na przykład jest sposób na błotnego węża, no bo jak tak nie zadaje mu obrażeń, no to wiecie, nie pokonam go, nie? Kusza zadaje jeszcze mniejsze obrażenia, więc też nie zadaje żadnych. Bronią nie zadaje, jest mega odporny. Może spróbować, jeśli chodzi o ten czary. Natomiast musiałbym się nauczyć trochę many, bo 10 many, którą aktualnie posiadam, to jest dosyć mało, więc może w manę bym poszedł. Ej, no bez i dawaj. Dobra. I jeszcze raz. I jeszcze raz. I jeszcze raz. I raz. Dobra, tam jeszcze zostały inne orki, ale to do nich wrócimy. No faktycznie tutaj jest coś, co blokuje go. Pięknie. No i teraz mogę w sumie pójść do środka. Wiecie, ale ja zapisałem grę, nie? Bo jakbym poszedł do środka, a tam byliby orkowie, to mogłoby się źle dla mnie skończyć. Więc lepiej zapisać grę. Chyba tutaj nie ma. Dobra, tu są jakieś skrzynie. Otwarte w ogóle. Cudnie. O, mamy zwoje. Uzdrowienie, światło, ognista burza, deszcz ognia, kula ognia. Jorkowe zaklęcie teleportacji. Dobra, to zostawię. Żeby nie było, bo wiem, gdzie to pewnie prowadzi. Do środka. Takie jakieś rzeczy, które... nie do końca kojarzę, to sobie zostawię, no bo nie chcę zepsuć sobie gry. Tak samo nie będę pokonywał nadzorcy, no bo jak go pokonam teraz, no to on się potem nie pojawi, nie? Bo nie będzie nadzorca 2. Po prostu jest jeden nadzorca i tyle, nie? Więc takich rzeczy postaram się nie robić. Dobra. Tutaj wszystko, jeszcze tutaj. Kufer. Eliksir uzdrawiający, wyciąg, esencję. O! To się przyda. To się przyda z całą pewnością. Dobra, chyba tyle. Można stąd wyjść. No i trzeba będzie magów spróbować pokonać w jakiś sposób. Mam jeszcze czasu sporo, więc może się uda. No i potem wiadomo, skoczyć do magów ognia, nauczyć się trochę many, żeby tutaj móc lepiej czarować. No i zobaczymy, jak to będzie. Kurde, czy da się tych magów pokonać? Ciekawa sprawa. Spróbujmy zatem, moi drodzy. Dobra, ten biegnie. Czy on gdzieś tutaj jest? Ej, spoko. Oni nie są trudni.
Oni nie są trudni. Idzie ich pokonać. Tylko trzeba ich dobrze wywabić. I pojedynczo. Powiedziałbym, że nawet są łatwiejsi niż normalni orkowie, nie? Tylko właśnie, trzeba ich wywabić. To są naprawdę easy. Szaman jest słaby. Co nie znaczy, że się nie cykam i po każdym pokonanym szamanie nie zapisuję gry, nie? To co, to nie. No chodź. Tak jest. Mamy go. Mamy dziada. I teraz jeszcze jeden chyba był. To co? Jeszcze jeden. No i pięknie, pięknie. Czy coś jeszcze jest tutaj? Oni się modlą do tej statuetki, no to ja tej statuetki nie będę zgarniał, wiadomo, że ona się przyda potem. Dobra, no to jeszcze tam by się wla... Ciekawe, czy gdzieś tam jest jakiś ork. Trzeba uważać najpierw. Pamiętam, że w edycji rozszerzonej to w ogóle questy chyba były. Halo? Halo, halo? Ktoś jest w domu? Ktoś w domu jest? Czy pusto w domu? Ej, nie ma nikogo. Tu nie ma nic. Oj! Nie, bo to słońce się odbija. Mam nadzieję, że dobrze widzicie. No bo jak źle widzicie, no to niestety nic na to nie poradzę, bo ja muszę pobiegać z telekinezu zamiast pochodni. Znaczy fajnie by było, podobno w kronikach to jest możliwe, że można i telekinezę, i pochodnie. Muściwa stal. Ciekawe, jakie to ma obrażenia. Tu nic? Kruszasz gasz. Ale jak się tam dostać? Tu nie działa. Tu nic nie ma. To może był wybór jednego, znaczy pewnie... Pewnie to potem można. Jak będę miał zwój telekinezy, to tu wrócę i tego kruszasz gasza zgarnę, nie? Dobra. Panny, tutaj ciemno jest. O. Od razu lepiej. Tu coś widać. Ogólnie ciemnica. Ciemnica totalna. Totalna ciemnica, więc nie wiem, czy w sumie słabo nagrywać, jak jest ciemno. Więc ja może bym zrobił tak, że tutaj wiadomo... Ograbię, no bo przepraszam bardzo. Nie po to przyszedłem, żeby tutaj nie okradać. A przy okazji sprawdźmy tą mściwą stal. 90, uuu. No, brakuje mi 35 punktów. Ale to by była najlepsza broń dwuręczna w ogóle, więc nieźle. Mam jeszcze jakieś eliksiry, co się na pewno przyda. Więc zobaczymy. Dobra, teraz zamiana pochodni na telekinezę. O, jakiś róg mamy. Coś tutaj ciekawego jest? Tu nie, tu nic. Jakieś może roślinki by były. Wiem, że w edycji rozszerzonej było tego sporo. Jakichś różnych roślin tutaj rozsianych. A tutaj nie ma w podstawce nic. Dobra, jest naprawdę ciemno.
Posążek. No to ja tego posążka i tak na razie nie będę zgarniał. To, co mogłem zgabrać z tego miasta orków, no to nie oszukujmy się, zabrałem. Niewiele mi brakuje do kolejnego poziomu postaci, 2%. Jest 19:39. Ja się, moi drodzy, z wami spotkam następnego dnia. No i dokończymy tutaj czyszczenie tych terenów. Pokonałbym ostatnie brzytwy i może też jednego cieniostwora, bo da się go załatwić z kuszy. No i moi drodzy, jestem już w zamku, mamy następny dzień. Chcę wam pokazać, bo ostatnio dużo pytań mi zadawaliście. I to jest jedyny mag, który ze mną handluje. Jedyny, w ogóle nie ma innego w kolonii. No i on ma zwój uzdrowienia, światła. No i kupiłem od niego ten zwój, bo jeszcze miał ognistą strzałę, to podkupiłem. To jest jedyny mag, który ze mną handluje. No ma jeszcze oczywiście... Tutaj widzicie ognistą strzałę, ale ja nie mam żadnego kręgu magii, więc mi jest niepotrzebna. Jak widzicie, to jest to, co u niego przehandlowałem, więc tak to dokładnie wygląda. Natomiast chciałbym tutaj przynajmniej zwiększyć do 20 punktów. Pokażę ci, jak dokładnie, manę, więc plus 5 i plus 5. 20 many pozwoli mi przynajmniej jakie takie obrażenia zadawać, no bo w sumie mam tutaj coś, co kosztuje jedną ognista strzała, to kosztuje 5, burza ognista kosztuje 15, tak? Deszcz ognia. Mam deszcz ognia, więc ognista burza 10. Więc jestem w stanie już jakieś te czary wszystkie, które posiadam aktualnie, wykonywać. A teraz lecę jeszcze na tereny orków, no i pokonamy pewnie najpierw cieniostwora, no a potem zajmiemy się brzytwami. Tak, żeby skończyć dzisiejszy odcinek. No i muszę wam powiedzieć, że w sumie pewnie nie zmieszczę się w 20 materiałach, bo to jest 20, jeśli chodzi o pierwszy rozdział. A chciałbym wam zrobić taki właśnie bonusowy materiał, w którym pokonuję jeszcze tutaj wszystkich mieszkańców kolonii. Zobaczymy, ilu się uda, bo też o to chcieliście i prosiliście, więc w sumie czemu by nie, więc będzie pewnie 21 w pierwszym rozdziale. No to ja biegnę na teren orków, tam się widzi. No i moi drodzy, cieniostwór, którego chciałbym pokonać, znajduje się niedaleko krypty nadzorcy. To jest cieniostwór, który wydaje mi się jest w moim zasięgu, jeśli dobrze oczywiście podejdę do tego, jak ja chcę go pokonać. A mianowicie, chodzi o to, żeby zrobić to sposobem inteligentnie, a nie głupio. Więc najpierw trzeba oczywiście wejść tutaj na te skały, dzięki czemu też będziemy w stanie po prostu jakieś obrażenia mu zadawać, no bo gdybyśmy tego nie zrobili, to on by nas dorwał. Tu jest ten cieniostwór. I proszę bardzo, zadajemy mu obrażenia, on nie jest w stanie nas dorwać, natomiast my powinniśmy być w stanie mu zadawać co jakiekolwiek obrażenia, no bo widzicie, tutaj jest. I to jest sposób na cieniostwory. Cieniostworów jest kilka, no i czy wszystkie można tak pokonać? Wszystkie, natomiast kwestia tego, żeby znaleźć odpowiednie miejsce, z którego można je atakować. To znaczy, żeby on nie był w stanie wskoczyć na daną skałę, na której ja się znajduję. No jak widzicie, cieniostwór padnie, co jest całkiem fajne, miłe i przyjemne dla mnie. Bo expa sporo wskoczy, a normalnie bardzo dużo obrażenia zadaje i mogłoby to być problematyczne. Ej. No i też warto pamiętać o tym, że kusza ma swoje ograniczenia. To znaczy, no... Cóż... Niewiele bełtów. Bo wilk tylko sprzedaje. A każdy nietrafiony bełt, no to jest bełt stracony. Dziękuję. A każdy trafiony bełt, no to też jest bełt stracony, ale przynajmniej jakieś obrażenia sobie tutaj zadaje potworkowi. Dobra, pięknie. Cieniostwór siadł. Ja sprawdzę jeszcze, co tutaj się znajduje, pozbieram te wszystkie rzeczy, no i widzimy się już na terytorium orków, żeby pokonać brzytwy. No i moi drodzy, ostatnie brzytwy zostały tutaj pod terenami Xardasa, pod wieżą, tą wielką wieżą, no i to są te brzytwy. Więcej ich już jakby nie ma, wyczyściłem je. No, brzytwy najtrudniej mi jest zabijać, oczywiście mogę spróbować zabić je klasycznie, czyli z kuszy. Natomiast zabicie z kuszy brzytwy oznacza nie mniej, nie więcej. To jest klasyczny sposób też na zębacze. Tak jest. Siadło.
Tak, właśnie, zabijam brzytwy. To jest klasyka. Ja sobie je tutaj pozabijam, wiadomo, żeby tutaj jeszcze nabić trochę HP. Tak jak zębacze. To jest klasyczna taktyka, tak jak zębacze. Natomiast, no widzicie, zżerają trochę tutaj punktów zdrowia. Da się je zabić bez, natomiast to trwa i... No cóż, to trwa, po prostu, to trwa, więc nie wiem, czy chcę marnować nagranie na to. Jak widzicie, jestem w stanie pokonywać, natomiast najtrudniej mi się oczywiście pokonuje brzytwy. Dobra, tutaj jest jeszcze jedna. Bo oczywiście chciałbym się dostać do środka, więc zależy mi na tym, żeby tą brzytwę pokonać. Tak, o ty! Dobra. No, dziś tutaj się przyblokowałem na drzewie. Bywa, przykro, ale udało się. Udało się, brzytwa załatwiona. Resztę brzytw pokonam już po prostu poza nagraniem, bo też jakby czas jest wystarczająco długi. Jest składzik, co tutaj w ogóle jest. Skrzynie są. Kufer, ten otwarty. Skóra cieniostwora, pochodnia, piwo, wytrych. I kufer kolejny. Tu nic nie ma. I jeszcze z telekinezu przelecę. No i cóż, jest kotlinka z rudą, widzę, więc na przyszłość dobra sprawa. Pozbieram jeszcze serafisy ostatnie, tutaj rurkowe ziele. No i tyle, moi drodzy, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, to będzie tyle. Jeszcze nagram jeden materiał, w którym, tak jak powiedziałem, postaram się doczyścić kolonię do końca. Tak wygląda moja postać na chwilę obecną. Tak wygląda mój ekwipunek i rzeczy zdobyte ostatnio. Tak wygląda w całości. No tutaj widzę, że kruszkarok jeszcze teoretycznie jest niezły. Broń dwuręczna, ale chyba ten topór ma większy zasięg, więc nie będę nosił, tutaj mi brakuje trochę siły. No trudno. No moi drodzy, dzięki za dzisiaj. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał. Jeśli tak, pamiętajcie o skomentowaniu, zostawieniu łapki pod odcinkiem, subskrypcji kanału. No i co? Widzimy się w kolejnym materiale. Dzięki za dzisiaj, trzymajcie się. Cześć!